Donald Tusk zaczął swoje urzędowanie na stanowisku PO-PO od, delikatnie rzecz biorąc, mijania się z prawdą, i to w kilku kwestiach, i w 500, jeśli chodzi o 500+ i przekop pod Świną. Na co liczy? Na krótką pamięć wyborczą? Ja myślę, Donald Tusk jest bez wątpienia wzmocnieniem całej opozycji, także Platformy Obywatelskiej, i na pewno jest też gotowy rozmawiać o dokonaniach 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej, Koalicji Platformy i PSL-u. Wszyscy są równie zachwyceni z powrotu Donalda Tuska, Rafał Trzaskowski też? W Platformie absolutnie wszyscy, wszystkie ręce na pokład. Pełna jedność i myślimy przede wszystkim o tej perspektywie najbliższych 2 lat. Jesteśmy gotowi jako największa partia opozycyjna do punktowania partii rządzącej, do pokazywania patologii PiS-u, i na pewno będziemy to robić zarówno w Sejmie, jak i poza Sejmem. Będziecie się starali również zjednoczyć jakoś z ruchem Hołowni, bo Donald Tusk pytany o to tak enigmatycznie. Na wszelkie decyzje takie typowo polityczne związane z wyborami będzie czas tuż przed wyborami. Natomiast dzisiaj na Platformie Obywatelskiej, jako największej partii opozycyjnej, ciąży odpowiedzialność punktowania rządzących, pokazywania patologii tej władzy, tak jak mówiłam. I po prostu będziemy robić to w każdym miejscu. Ale oczywiście współpraca w tej kwestii na opozycji jest bardzo ważna, jeśli nie kluczowa. A będziecie starać się robić kongres wyborczy tak, żeby umocnić mandat Donalda Tuska? Dzisiaj mandat Donalda Tuska jest bardzo silny, wszystkie ręce na pokład, także temat wyborów na dziś jest zamknięty.